Czy wiecie, że istnieje coś takiego jak zderzenie terminatorów na naszym Słońcu, co może wywołać słoneczne tsunami, kolosalnych rozmiarów superszybkie fale czystej, płonącej plazmy, od której bieguny Słońca dostają świra i dosłownie zamieniają się miejscami? Brzmi strasznie, tak strasznie, że aż musiałem zgłębić ten temat. Oto, czego się dowiedziałem. Wejdźmy na szczyt góry nieco niepokojących faktów i zacznijmy od najprostszego pytania. Czym jest nasze Słońce? I czym w ogóle jest każda inna gwiazda? Nie spieszcie się z odpowiedzią, bo ta konkretna całkowicie zbije was z tropu. Słońce jest dosłownie kulą nieskończonych eksplozji nuklearnych. Nie wierzycie? Sami zobaczcie. Jednym z głównych składników Słońca jest gaz zwany wodorem. Około 75% całej masy Wszechświata składa się właśnie z niego i ten sam gaz wypełnia rdzeń Słońca. Tak się składa, że wodór jest doskonałym składnikiem fuzji nuklearnej. Powtarzamy, fuzji. Ogromne ciśnienie i temperatura w granicach 15 milionów stopni Celsjusza wytworzone przez grawitację Słońca popychają atomy wodoru ku sobie, w wyniku czego powstaje nowy atom helu. Właśnie dlatego proces ten nazywa się fuzją nuklearną. W każdej sekundzie tego procesu 620 milionów ton wodoru ulega transformacji w hel. Wyobraźcie sobie, ile balonów można by tym napełnić. Podczas tego procesu uwalniana jest energia porównywalna do eksplozji 92 miliardów megaton dynamitu. To wystarczy, żeby roznieść planetę taką jak Ziemia na strzępy. W jedną sekundę. Proces ten odbywa się w najcięższym i najgorętszym miejscu Słońca, w którym panuje największe ciśnienie – w rdzeniu. Co ciekawe, w porównaniu do pozostałych warstw wnętrza Słońca jest on najmniejszy. Stanowi raptem 1/5 średnicy gwiazdy. Co prawda Słońce jest 109 razy większe niż Ziemia, ale jego rdzeń przebija naszą planetę tylko 22-krotnie. Masa i energia rdzenia Słońca jest zawarta w sile grawitacji naszej gwiazdy, jednak w takich warunkach ani wodór, ani hel nie są w stanie utrzymać swojej gazowej formy. Tak naprawdę wnętrze Słońca to plazma, czyli czwarty stan skupienia, który nie występuje tylko w telewizorze plazmowym czy filmach science fiction. Ogień i wyładowania elektryczne, takie jak błyskawice, to również plazma. Żeby było ciekawiej, niemal cała materia Wszechświata ma właśnie tę postać. Tylko malutki jej procent to ciała stałe. Po takim wprowadzeniu pewnie zastanawiacie się, czym jest fala słonecznego tsunami. Jest to ogromna fala plazmy, która wystrzeliwuje z powierzchni Słońca. Wyobraźcie sobie ścianę oślepiającego światła, która jest 8-krotnie większa niż średnica Ziemi. Teraz dodajcie do tego ruch z prędkością 250 km na sekundę. Jeśli zastanawialiście się, z jaką prędkością poruszają się błyskawice, to powiem tylko tyle, że słoneczne tsunami porusza się 2,5-krotnie szybciej. Gdy astronomowie po raz pierwszy odkryli to zjawisko w roku 1997, nie mogli uwierzyć, że ich pomiar danych był prawidłowy. Z początku myśleli, że byli świadkiem tylko chwilowego zaćmienia albo błędu systemu. Jednak dopiero w 2009 roku, przy użyciu obserwatorium NASA zwanym Stereo, naukowcy byli w stanie potwierdzić, że była to fala. Zobaczyli również, że uległa ona załamaniu na plamach słonecznych i nie była w stanie poruszać się w niektórych rejonach Słońca. Mimo wszystko, przyczyna słonecznego tsunami przez długi czas pozostawała zagadką. Dopiero zespół naukowy pod wodzą Scotta McIntosha rzucił nieco więcej światła na to zjawisko w swoich badaniach. Astronomowie doszli do wniosku, że słoneczne tsunami stanowi integralną część cykli słonecznych. Jeden taki cykl trwa około 11 lat. Pod koniec każdego epizodu następuje przebiegunowanie pola magnetycznego Słońca. To zjawisko nosi nazwę cyklu plam słonecznych, ponieważ aktywność plam w tym czasie ulega zmianie. Ciała niebieskie to coś więcej niż tylko obiekty, które widzimy przez wizjer teleskopu. Istnieją wokół nich niewidzialne powłoki, takie jak atmosfera Ziemi czy heliosfera Słońca. Ponadto dookoła każdej planety czy gwiazdy znajdują się obszary silnego przyciągania grawitacyjnego, no i oczywiście są też pola magnetyczne. Słońce i Ziemia, jak każde inne duże ciało niebieskie, można przyrównać do magnesu. Jak zapewne wiecie, każdy z nich ma dwa przeciwne bieguny, dodatni i ujemny. Ale ciała niebieskie mają to do siebie, że co jakiś czas ich bieguny zamieniają się miejscami.
Różnica między Słońcem a Ziemią polega na tym, że przebiegunowanie Słońca ma miejsce średnio co 11 lat, podczas gdy dosyć surowa powłoka Ziemi umożliwia zachowanie swoich biegunów przez około milion lat. Żyjemy w czasach największych okazji do prowadzenia badań naukowych. W kwietniu 2014 roku minęła połowa cyklu słonecznego, zwanego maksymalną aktywnością słoneczną. Jest to czas, w którym aktywność plam słonecznych jest największa. Obecnie wypatrujemy zakończenia obecnego cyklu i rozpoczęcia nowego. Będzie to szczególnie widoczne poprzez zmniejszoną aktywność Słońca, jak choćby mniejszą ilością plam słonecznych. Ten epizod nazywa się minimum aktywności słonecznej. Tak się składa, że jeden biegun Słońca już zmienił swój ładunek. Pod koniec każdego cyklu nasze Słońce ma dwa bieguny dodatnie, ale bez obaw. Drugi biegun również zmieni swój ładunek, a do tego czasu za zachowanie równowagi magnetycznej będzie odpowiadało pole magnetyczne gwiazdy. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że nadejście takich wydarzeń na Słońcu jest pożywką dla najróżniejszych teorii dotyczących rychłego końca świata. Nazywanie rzeczy po imieniu naukowym językiem również nie pomaga. W końcu coś, co nazywane jest zderzeniem terminatorów, raczej nie kojarzy się zbyt pozytywnie. Ale jakby się nad tym zastanowić, do tej pory przeżyliśmy takie wydarzenia słoneczne bez problemu. A że cykl ten trwa 11 lat, z pewnością będziemy świadkami jeszcze nie jednego. Skoro o terminatorach mowa, chodzi po prostu o przemieszczanie się pola magnetycznego Słońca. Ruch ten tworzy swoiste baseny naładowanej plazmy i w chwili zderzenia dwóch pól magnetycznych ich baseny dosłownie eksplodują i wyrzucają skumulowaną energię w kosmos, tworząc słoneczne tsunami. Zderzenia terminatorów zostały odkryte poprzez wnikliwą analizę danych zebranych w ostatnich 140 latach badań. Najbardziej interesujące są ekstremalne wybuchy ultrafioletowe, które obwieszczają trwające zderzenie terminatorów. To tylko strasznie brzmi. Ponadto słoneczne tsunami jest zjawiskiem regularnym i nie stwarza dla nas żadnego zagrożenia. To prowadzi do kolejnego pytania. Czemu wszyscy panikują, gdy słyszą o cyklach słonecznych? Cóż, chodzi o to, że Ziemia posiada naturalną powłokę, pole magnetyczne, które chroni ją przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym. Ponadto naszą planetę chroni również pole magnetyczne Słońca, które sięga o wiele dalej niż Ziemia. Większość złowrogich przepowiedni skupia się na zmianie pola magnetycznego Słońca, które może w jakiś sposób zniszczyć to nasze. W rezultacie całą technologię szlak trafi i nastąpi kolejna epoka kamienia łupanego. Możecie mi wierzyć, nic takiego się nie stanie. Nawet jeśli spojrzeć na treść tych niby przepowiedni, od razu widać, że coś z nimi nie halo. Owszem, pole magnetyczne Słońca stanie się niestabilne, ale na bardzo krótki czas. Nikt niczego nie zauważy. Mamy nawet na to dowód. Od 11 lat nie zdarzyła się żadna katastrofa. Jest jednak coś, czego nie możemy być pewni. Jak już wspominałem wcześniej, przebiegunowanie nie dotyczy tylko Słońca, ale Ziemi również. Ostatnie takie zjawisko miało miejsce ponad 780 tysięcy lat temu i możemy nie być w stanie przewidzieć kolejnego. Jedyne, czego możemy być pewni, to fakt, że poprzednie przebiegunowanie nie zakończyło się globalnym unicestwieniem życia na Ziemi. Mimo to nasza egzystencja jest o wiele bardziej skomplikowana. Potrzebujemy nawigacji, naszych satelitów czy prądu. Wszystko to może ulec uszkodzeniu, gdy pole magnetyczne Ziemi osłabnie. Już teraz istnieją obszary, na których pole magnetyczne słabnie w zastraszającym tempie i naukowcy dwoją się i troją, żeby przewidzieć, jakie to będzie miało konsekwencje. Co waszym zdaniem się stanie, jeśli utracimy dostęp do dzisiejszej technologii? Dajcie znać w komentarzach. Tak czy inaczej, pole magnetyczne Słońca wkrótce się ustabilizuje i nie przyczyni się to do żadnej katastrofy, o której trąbią co po niektórzy. Będzie to jedynie wyzwanie dotyczące naszej wiedzy o planecie, którą zamieszkujemy. Znając takie przełomy naukowe jak ten, o którym powiedziałem wam przed chwilą, można bezpiecznie założyć, że nie mamy się czym martwić. Słuchajcie, jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, polubcie ten filmik i śmiało podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje kolejnych, które też wam się spodobają. Wystarczy wybrać jeden z proponowanych. Pozostańcie po jasnej stronie życia.